Dzień dobry Państwu. No, bez grudzień musimy wyjawnić po raz kolejny na PowerPolu porozmawiać. Ja głównie dzisiaj chciałbym się zająć małą kogeneracją gazową. Ustosunkować się trochę do panelu pierwszego, bo w panelu pierwszym padło wiele bardzo satysfakcjonujących, optymistycznych stwierdzeń ze strony Ministerstwa Gospodarki, ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, ze strony Ministerstwa Środowiska, także z punktu widzenia dużych elektrociepłowni. Natomiast chciałbym zabrać głos w dyskusji na temat mniejszych elektrociepłowni. Poproszę o prezentację. Proszę Państwa, no skoro jest tak dobrze, to na końcu też padło pytanie, dlaczego jest tak źle. Z jednej strony z punktu widzenia w ogóle rozporządzeń taryfowych mamy ceny referencyjne. Z drugiej strony mamy system wsparcia i co robić? Nic, tylko budować układy kogeneracyjne. Padło także sformułowanie w trakcie pierwszego panelu, gdzie jest ten pilocik. W trakcie pierwszego panelu, że tak naprawdę rozwojem dla ciepłownictwa jest ta kogeneracja mała. I rzeczywiście, jeżdżąc po Polsce, w ciągu ostatniego roku miałem okazję odwiedzić, nie wiem, 50, 100 peców. Zresztą na Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie na cokwartalnych konferencjach naukowo-technicznych spotykamy się, dyskutujemy z panami prezesami, co się dzieje. Rzeczywiście Ciepłownictwo Polskie myśli i pracuje nad kogeneracją gazową, ale dlaczego te projekty nie powstają, za chwilę powiem. Proszę Państwa, no polityka energetyczna Polski jako generacja, no wszystko to, czego byśmy chcieli, czyli mówimy to, co jest świetne i bardzo dobre. Dwukrotny wzrost do 2020 roku produkcji energii w kogeneracji. Dążenie do zastąpienia do 2030 roku ciepłowni miejskich źródłami kogeneracyjnymi, no piękne cele. Oczywiście, no czym? No stymulowaniem rozwoju kogeneracji. Słyszeliśmy dzisiaj, że ten rozwój kogeneracji jest bardzo ważny z ust pana z Ministerstwa Gospodarki, że to wsparcie będzie, że tu wszyscy nas zapewniają. No i preferowanie skojarzonego wytwarzania energii jako tej technologii zalecanej. Też o tym wszystkim słyszeliśmy, ale ciągle te projekty nie powstają. Jak wygląda nasze ciepłownictwo? No w Polsce jest ponad 500 systemów ciepłowniczych, a więc 500 potencjalnych miejsc, gdzie układy kogeneracyjne powinny być i oczywiście wszyscy się z tym zgadzamy. Całkowita moc zainstalowana w 2010 roku to jest prawie 60 tysięcy megawat cieplnych. Natomiast no, to jak cieple jest, no, definicja mocy zainstalowanej i definicja mocy zamówionej w cieple, przypomnę, jest odniesiona do warunków obliczeniowych, a więc no, zakładając, że trzecia strefa klimatyczna w Polsce to jest większość obszaru kraju minus 20 stopni, czyli to jest ta moc, która występuje przy minus 20, a więc przy 10, przy 0 to jest połowa, a więc około 30. Mówię tylko dlatego, że zdarzają się projekty kogeneracyjne, gdzie ja ku swoim zdziwieniu zauważyłem, że ktoś buduje elektrociepłownię na moc zamówioną ciepła, która tak naprawdę może nie wystąpić. Skupię się na tym, że troszeczkę chciałbym parę słów powiedzieć o tym ciepłownictwie polskim. To też było pokazane akurat bodajże przez pana z Ministerstwa Środowiska. Tam była taka ładna tabelka, ile przedsiębiorstw ciepłowniczych. Ale tak naprawdę polskie ciepłownictwo komunalne, jak się kiedyś nazywało, to polskie ciepłownictwo, które głównie powstawało w latach 70. w ślad za rozwojem wielkich płyty, to są ciepłownie do 50 MW. To są miasta, można powiedzieć, szeroko omówione jako miasta powiatowe, ale chciałbym odejść od dużych miast, jakim jest Łódź, która ma swoją zupełnie inną specyfikę, jak Wrocław, Warszawa, zresztą kolega Mariusz będzie o Warszawie opowiadał. Chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę 52% źródeł ciepła w Polsce to są te źródła małe do 50 MW, które głównie oparte są, no ciepłownicy wiedzą, na kotłach typu WR, są to kotły wodne, rusztowe, opalane gałem węglowym, różnie przez ciepłowników przerabiane, ale trzeba wziąć pod uwagę, że większość tych kotłów, a więc tego majątku wytwórczego jest z lat 70., początku lat 80., a więc jeszcze raz powiem, idący w ślad za rozwojem budownictwa wielorodzinnego mieszkalnego. I cóż, no w okresie letnim poziom zapotrzebowania na ciepło
no nie stwarza optymalnych warunków pracy tego kotła węglowego. O ile taki kocioł przy mocy nominalnej ma sprawność 75-80%, 72% w zależności od jego stanu, natomiast w momencie, kiedy latem jest obciążony tylko na 20% jego możliwości produkcyjnej, jego sprawność potrafi spaść do 40%. Co za tym idzie, dwa razy więcej węgla zużywa na gigadżula, dwa razy więcej emisji zanieczyszczeń. I tak naprawdę patrząc na potencjał tych naszych miejskich systemów ciepłowniczych, ale w tych mocach do 50 MW, to tak naprawdę tych systemów, kiedy jest 15 tysięcy MW cieplnych, no to możemy założyć, że około 1,5 tysiąca MW można w tych systemach zrobić. I co się dzieje dzisiaj? Dzisiaj PC pracują. Tak naprawdę miałem okazję być 1,5 tygodnia temu w Kutnie. PC Kutno stawia elektrociepłownię 8 MW. I tak naprawdę chyba to jest dzisiaj jedyny przykład, no poza miejscem, który zrobił, że PEC, no mimo braku systemu wsparcia, buduje elektrociepłownię. Ze strony dzisiaj także usłyszałem od pana z Dalki, że Dalkia też miała zamiary. Oczywiście ja mam okazję spotykać się w Warszawie z osobami z Dalki Polska, które również potwierdzają, że było wiele projektów przygotowanych, a nie są kontynuowane. I cóż. Tak naprawdę dlaczego? No projektu po pierwsze nie zrobimy bez finansowania. A żeby zrobić finansowanie, musimy mieć przepływy finansowe odpowiednio w poszczególnych latach funkcjonowania, więc życia projektu dodatnie. Żeby zamknąć finansowanie, musimy pójść do banku. Bank jest, ja nie ukrywam, ku mojemu zdziwieniu banki są chętne, przynajmniej w mojej ocenie z tymi, którym ja rozmawiam do sfinansowania projektów kogeneracyjnych. Ponieważ mała kogeneracja to prawie jak samochód, w dobrym zrobieniu na fundamencie zawsze ją można przenieść w inne miejsce, a więc jest to dobre zabezpieczenie dla banku. Natomiast no, problemem jest to, o czym już dzisiaj mówiliśmy, system wsparcia. System wsparcia nie może być dla inwestora na 1 rok, na 2 lata, czy system wsparcia na 7 lat, bo także jak dzisiaj usłyszeliśmy, budowa elektrociepłowni dużej, 100 MW, 400 od chwili decyzji korporacyjnej do chwili uruchomienie obiektu może trwać od 4 do 5 lat, taki jest proces. A więc dzisiaj, jeśli podejmiemy decyzję, że ok, chcemy ją budować, to tak naprawdę odpalimy tą kotłownię w 2016 lub 2017 roku, gdzie system wsparcia po 3 latach się skończy. No, jeśli idzie o małą kogenerację, sytuacja jest prostsza, bo tak naprawdę w ciągu roku, półtora roku można taki projekt wybudować, ale też na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę, że mamy czerwiec 2012 roku, no w tej chwili ja mam do czynienia, że banki dają promesy finansowania. Oczywiście chcą to sfinansować, natomiast oczywiście poczekajmy na rozporządzenie, które uzasadni przyjęcie przychodów z tytułu świadectw pochodzenia kogeneracji. Ja nie ukrywam, że mam tutaj mały problem techniczny, ponieważ mam wziąć udział także w trzecim panelu, gdzie będziemy mówić o technologiach. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, że w głosie takim strategicznym, a więc ogólnym, jeśli chodzi o system wsparcia, no chciałbym powiedzieć, że zupełnie innymi prawami rządzi się kogeneracja rozproszona, a więc ta do 20 MW ma zupełnie inne koszty. W krótkiej charakterystyce chcę powiedzieć tak, że kogeneracja 8 MW czy 2 MW to jest 250 metrów sześciennych gazu na godzinę. To są zwykle grupy taryfowe W7. To jest gaz złoty 60 za metr sześcienny, a nie złoty 26 czy złoty 30, jak wymiaruje się bloki, nie wiem, 400 MW. Ta mała kogeneracja tak naprawdę ma te minusy, że poza oczywiście sprawnością elektryczną na poziomie 47-45% opartej na silniku, no charakteryzuje się dość wysokimi kosztami. Ja tu chciałem powiedzieć, że tak na szybko dzisiaj zrobiłem sobie tutaj siedząc przy stoliku małą kalkulację, jak to ma wyglądać, ale tak naprawdę biorąc pod uwagę, że koszt gazu to już jest w tej chwili 400 zł za megawattogodzinę. Proste przeliczenie 250 metrów razy złoty 60. Skąd się bierze to złoty 60? Jeszcze raz powiem, no taryfa W7 to są taryfy od 600 metrów sześciennych w górę i w momencie, kiedy przypinamy się do spółki lokalnej gazowniczej, akurat opierając się na taryfie mazowieckiej spółki gazowniczej, ponieważ taki projekt w tej chwili realizujemy,
no, kosztem zmiennym, jak ja to nazywam, niektórzy traktują jako stały, jest koszt serwisu. Dlaczego go nazywam zmiennym? Ponieważ no, koszt serwisu liczy się od roboczej godziny, a więc tak naprawdę jeśli maszyna nie pracuje, serwisu nie ponosimy i tutaj kwalifikujemy go jednak do, jako koszt zmienny, ale w przypadku tych małych obiektów koszt serwisu to jest 10 euro, 8 euro na megawattogodzinę w przeliczeniu takiego serwisu pełnego, piewający w przypadku silnika 60 tysięcy godzin, ponieważ mamy w tej chwili duże silniki, nowe silniki, ich cykl pracy do remontu głównego to jest 60 tysięcy godzin. Do tego jak jeszcze dołożymy pozostałe koszty stałe, jak koszty finansowe, amortyzację, obsługę bieżącą, to jest około 50 zł na megawattogodzinę, no to 490 zł za megawattogodzinę to są koszty funkcjonowania takiego obiektu. Przy przychodach nawet planowanych na ten rok 200 zł za energię czarną, aczkolwiek ci, którzy śledzą giełdę, to wiedzą, że to, co było w zeszłym roku, to na razie zapomnijmy, bo ceny na giełdzie średniodobowe potrafią spaść do 150 zł, 160 i w tym roku takie są. No dlaczego, to jest dyskusja znacznie szersza i w temacie akurat ciepłownictwa. Do tego dołożymy świadectwa 125 zł, aczkolwiek już mamy, prezes URE ogłosił na przyszły rok bodajże 149,60, z tymi groszami się mylę, ale to około 149 zł mamy już opłatę zastępczą na rok przyszły ogłoszoną. No to tak naprawdę pozostały przychód, a więc brakuje około 160 zł, musimy pokryć ciepłem, a więc no tak naprawdę jest to ciepło na poziomie 45-50 zł. I tu chciałbym wrócić do ceny referencyjnej, kończąc to moje pierwsze wystąpienie, bo tak naprawdę ustawodawca dał przedsiębiorstwu ciepłowniczemu możliwość metody uproszczonej ceny referencyjnej, ale w rozporządzeniu jest zapisane mniej więcej niż cena referencyjna. W punkcie następnym mamy, że stopień wzrostu cen nie może być większy niż RPI plus 2, a więc jest ograniczenie, a więc teraz wiemy, dlaczego przedsiębiorstwa nie robią, a dlaczego nie robią, bo jeśli mają cenę 35 zł na wytwarzaniu, 38, takiego projektu małego kogeneracyjnego nie mogą zamknąć, ponieważ są ograniczone poprzez system taryfikowania, ponieważ ceny u odbiorcy końcowego musiałyby wzrosnąć ponad RPI plus 2. I to jest ten element, który tak naprawdę wszystkie PC znacznie ogranicza. Ja wiem, ja się cieszę, że panowie zaraz zabierzecie głos, natomiast praktyka taryfowa to wykazała. Ja naprawdę popieram tą moją wypowiedź. Oczywiście zakładam, że jest kontrowersyjna i panowie z URE się mogą nie zgodzić, ale praktyka taryfowa występowania z wnioskami taryfowymi przez przedsiębiorstwa energetyczne jest taka, że tak naprawdę nie pozwala się przenieść, nie wiem, uzasadnionego wzrotu, czyli tej ceny tego kosztu małej kogeneracji gazowej na cenę ciepła i na odbiorcę końcowego. Możemy o tym podyskutować bardzo otwarcie, ale tak naprawdę w momencie, kiedy rzeczywiście ceny ciepła są dużo niższe, no tam są problemy, ponieważ przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mogą tego zrobić. A więc tak naprawdę na końcu to są dwa w tej chwili wnioski. No po pierwsze system wsparcia, a więc sprawa sfinansowania projektu. Już zostawiam sprawę udziału własnego przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, czy rzeczywiście stać się na udział własny na poziomie 20%, 30%. No i druga sprawa, ograniczenia taryfowe. No, dziękuję bardzo.